Kuba więcej, jak jest gościem czwórki. Kurczę, no znamy Cię z tylu miejsc różnych, tak myślę, przez tyle lat. Jesteś i muzykiem, i producentem, po prostu od, z różnych stron myślę, że możemy, możemy Cię znać. Dlatego byłeś już u nas w tym roku, w lutym, i rozmawialiście wtedy tak ogólnie z Michałem Danilukiem o tym. Czym jest Hoshi? Mm. Bo była taka okazja, że Hoshi był u nas płytą tygodnia, można było porozmawiać właśnie o tym, co się w tym projekcie dzieje. Dzisiaj wobec tego ja tylko odsyłam bardziej do tamtej rozmowy. Dzisiaj nie będziemy aż tak samego Hoshi zgłębiać, będziemy zgłębiać Hoshi Sessions, bo mm -hmm. to jest coś, co dzień jest najświeższe u Ciebie. Także dzień dobry i cześć. Może cześć, tak. witam wszystkich. <laughs> cześć. Y no właśnie, ale może jednak jedna rzecz o Hoshi w, tym w tej wersji studyjnej, bo ukazała się Epka od tamtej pory. Epka uh -huh. Tiny Episode One, EP1. EP1, one. 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 Mm. no właśnie. To jest troszeczkę inny materiał niż to, co mogliśmy słyszeć na albumie. Tak, ale są to utwory, które nagraliśmy przy. właśnie w tamtej w tamtym czasie i po prostu, które nie, nie znalazły się na albumie i po paru miesiącach sobie ich słuchałem i pomyślałem, ale fajne kawałki, fajnie by było je, je wydać, bo jak nie teraz, to w sumie nigdy, więc tak, tak naprawdę to był taki powód, czysto taki, żeby się podzielić. Tym, co mamy? A wiesz, co by teraz było w modzie: zrobić wersję extended albumu i wrzucić to jako cztery bonus traki. No, w sumie byłoby to spoko, ale jeszcze, właśnie, <laughs> jeszcze tylko nie przekliniłem. Ale, ale staram się coraz bardziej śledzić w tą modę. No dobrze, dobrze, super. Dziś rozmawiamy w momencie, w którym zainaugurowany został drugi sezon Hoshi Sessions. To tutaj może powinniśmy wyjaśnić, czym są Hoshi Sessions. Bo to nie jest do końca to, że jest zespół, który gra na żywo, tylko tu jest dużo więcej. Tak. No, w ogóle kiedy mi się to urodziło, to było coś takiego, że zacząłem chodzić na jakieś różne koncerty hip-hopowe, i strasznie mnie denerwowało, że ci wszyscy raperzy śpiewają z playbacku. W ogóle tego nie rozumiałem. Więc pomyślałem, że um, fajnie by było stworzyć jakąś taką platformę, na której byśmy widzieli naszych ulubionych artystów, jakichś wo właśnie nie wiem, wokalistów, raperów, wokalistki którzy po prostu śpiewają na jeden take cały ich utwór, bo jest to rzadkość. Nawet ja, ja sam jako producent muzyczny, nagrywając z artystami w studio, bardzo rzadko się spotyka, że ktoś, nie wiem, nagrywa całą piosenkę naraz, a czas, czasami ktoś, ktoś na, na przykład nagrywa jedną zwrotkę, ale zazwyczaj. Jest to po fragmencie, po jednym zdaniu, po jednym jakimś tam wersie, więc pomyślałem sobie, że to, że to mógłby być fajny challenge. Ja też przez ostatnie lata się nauczyłem, jak z tymi wokalistami pracować, żeby to po prostu wszystko miało sens. No i po prostu wydaje mi się, że to też wynika z tego, że. Trochę zmęczyła mnie, zmęczył mnie saksofon i jego rola jako tak, tak, taka, jakby front, być takim frontmanem. I cieszy mnie w ogóle mega mam przyjemność z tego, że jest właśnie z nami wokalista, gdzie, gdzie my po prostu tylko robimy, jakby podkład muzyczny, którym staramy się um, po prostu jakoś zbustować, ulepszyć um, tą, tą wersję i w, i w ogóle też um, dodać skrzydeł osobie, która jest przed nami, która występuje, żeby mogła wejść w jakieś nowe rejony. A wracając do tego, czym jest HoffiStation, to jest po prostu cykl, który się odbywa na YouTubie, na moim kanale, gdzie po prostu co, ty, co tydzień wrzucamy um, wersję, jakby. Jak, nie, 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 nie lubię używać słowa covery, ale po prostu jakieś takie nasze aranżacje utworów naszych przyjaciół, wokalistów, raperów. Um, no i po prostu są to zupełnie jakieś takie nowe wersje, które, których jakby nikt się nie spodziewa, nawet my sami. Zupełnie nowa aranżacja, tak? No myślę, że możemy cofnąć się do tych nagrań, które już znamy z poprzedniego sezonu. Tam się pojawia, nie wiem, pojawia się Astma, pojawia się Faustyna Maciejczyk, Zalia. No to są zupełnie inne wersje niż to, co mogliśmy usłyszeć u nich w tej podstawowej, studyjnej wersji kawałka, prawda? Tak, tak. No, um, no to, to wynika też z tego, że ja, ja, mam, ja jestem taką dosyć upartą osobą, która. Um, na przykład w studio, jak pracuję z muzykami, to mam coś takiego, że jak ktoś przychodzi do mnie i ma jakieś konkretne oczekiwania a propos, jak, jaki zrobimy numer, to yy, mi się włącza jakieś takie wewnętrzne dziecko i trochę, i trochę mam coś takiego takie na przekór, że właśnie super, że ty masz tą swoją w, w wizję tego utworu, ale ja mam zupełnie inną i po prostu spotkajmy się gdzieś po środku i, i tak trochę to wszystko wygląda. Ja też się zastanawiam, jak... Jak się już spotka ten artysta z zespołem e, Hoshi, co, co będzie jakimś takim fajnym kompromisem pomiędzy tym, gdzie my się możemy znaleźć, bo jednak my jesteśmy wszyscy takimi muzykami bardziej, nie wiem, bym powiedział, awangardowymi e, i po prostu my zawsze będziemy ciągnąć w stronę jakichś takich bardzo nieoczywistych rzeczy. I cieszy mnie, że na przykład ktoś, kto jest, nie wiem, załóżmy, kojarzony bardziej z muzyką pop, e, spotka się z nami i. bo to jest po prostu dla nas, dla nas wszystkich, jakaś taka. Lekcja, którą przechodzimy, i po tym spotkaniu, które zazwyczaj trwa między godzinę a dwie, jesteśmy po prostu innymi ludźmi i mamy swoje nowe doświadczenia. A kto wtedy gra pierwsze skrzypce? No bo wiesz, jeśli mamy tę wersję wstępną, którą ktoś. Te... Podstawową, tak, którą ktoś stworzył z producentem, z producentami, z jakimiś muzykami wybranymi specjalnie, no ale przychodzi do ciebie już sam wokalistka, wokalistka. No to, to nie zawsze są ludzie, którzy muszą się znać na aranżowaniu utworów. Mhm. Wobec tego no ta ta pozycja jest taka trochę, wiesz, że w, w, wydaje mi się, że wy macie trochę ostatnie zdanie w tym momencie, ostatnie słowo. No trochę tak, ale jednak y i nie chcemy też doprowadzić do sytuacji, w której ktoś miałby być niezadowolony z tego, co mhm. wspólnie zrobimy, dlatego jakby cały czas się upewniam, że wszystko jest w porządku, wszystko jest ok, idziemy w jakimś fajnym kierunku. A, a kto te, te pierwsze skrzypce? No, wydaje mi się, że ja, ja, ja mam w sobie jakiś taki charakter, który um, jakby dąży do, do, do właśnie do, takiej, jakiejś, do takiego miejsca, no ale mam w zespole wspaniałych muzyków, tylko wspomnę kim oni są. Jest to Grzegorz Tarwit na klawiszach, Max Mucha na gitarze basowej oraz Miłosz Berdzik na perkusji. My już razem gramy, spotykamy się wydaje mi się od dwóch lat, z Grzegorzem z gram pół życia, a z Maxem z 10 lat, no i po prostu i po prostu jest to taki w ogóle zespół bardzo kreatywnych ludzi, że tak. mi, mnie równie dobrze mogłoby tam nie być, ale, ale przyznam szczerze, że też moją bardzo, bardzo silną stroną jest układanie tych y, klocków, że właśnie każdy z nich stworzy jakiś, nie wiem, albo perkusista stworzy mega fajny beat, pianista, nie wiem, jak, 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 jakąś ciekawą harmonię, czy basista, jakieś ciekawe y, warstwy basowe. A moją jakąś taką siłą jest po prostu ułożenie tego w całość. Mam jakąś taki, taki, taki talent do tego, że bardzo szybko mi to przychodzi i dzięki temu te aranżacje powstają bardzo szybko. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, my się nigdy z tymi e, wokalistami nie spotykamy na żadne próby. My sami też się nie spotykamy na żadne próby, żeby e, żeby przećwiczyć sobie to, co zaproponujemy. Często jest nawet tak, że nie słuchamy głównej e, piosenki, albo słuchamy jej na przykład 15 sekund, bo też nie chcemy się za bardzo sugerować. I po prostu jakby z tym wszystkim Spotykamy się w piątkę, czyli nas na czwórkę jako Hoshi i, i, i jedna osoba jako gość. I po prostu, jakby zupełnie się oddajemy jakimś po prostu siłom kreatywności, które nas niosą. Dobra, myślę, że jednak, wiesz, jakiś plan musi być, no bo wokalista musi wiedzieć, kiedy wejść, wy musicie wiedzieć, kiedy zrobić uderzenie i tak dalej. Nie? Jakby to te rzeczy muszą być ustalone. Nie no improwizacji. O, o, oczywiście, oczywiście muszą być ustalone, ale. Też ja dzięki temu, że byłem producentem przez te parę lat i pracowałem z tymi wszystkimi wspaniałymi ludźmi, to też wiem jak te aranżacje układać, żeby oni jednak mieli komfort. Mm -hmm. To jest jakby to doświadczenie, które ja zdobywałem przez ostatnie lata, które teraz owocuje na tych sesjach. Bo jeśli byłbym właśnie tylko muzykiem jazzowym, saksofonistą i przyszedłbym tutaj, to, to zupełnie bym nie wiedział jakby co zrobić, żeby właśnie wokalista jednak Mógł e, pełnić tą rolę z przodu, żeby, żeby jednak. Przede wszystkim tutaj chodzi o ten wokal. My jesteśmy tylko jakimś takim doradkiem, kolorem, który po prostu podnosi jakoś na. daje inspirację, ale jednak po prostu wiem, że ten, ten wokal jest jednak najważniejszy w tym wszystkim i jakby tego się nauczyłem jako producent, i to jest dla mnie też jakaś taka myśl, którą cały czas mam w trakcie tych sesji. No ale czyli dla wszystkich ostatecznie to jest po prostu ciekawe doświadczenie, tak? No jednak to może od razu. Czy tym utworom zdarza się wybrzmieć na żywo więcej razy niż. Raz, ten jeden zarejestrowany? Zdarzyło, zdarzyło się już parę razy, że na żywo jako Hoshi um, zapraszaliśmy. Różnych artystów. Nawet się chyba odbyły jeden koncert Hośnie Styczny w Spatifie. Teraz na jesień znowu będą, to, będą przynajmniej dwa kolejne. Na wiosnę planujemy takie bardzo duże koncerty po, po dużych e, salach. Także wydaje mi się, że ta forma się w ogóle mega sprawdza na żywo. Wtedy prawdopodobnie gramy z każdym z artystów trochę więcej niż jeden utwór, w zależności od tego, ilu, ilu, ilu do nas dołączy. E, i czy, i, i, no, i jednak na, na żywo, jednak jeszcze dochodzi to takie całe. E, to, ta, ta cała magia, którą mają, kto, którą mają w sobie właśnie ci artyści, którzy są przed sw swoją publicznością, że nie wiem, ta publiczność zna utwory tych ludzi, e, śpiewa też jakby to, to że ma, mają, no, no bo my na tych sesjach tam, tam nie ma żadnej publiczności, a tutaj nagle jest, nie wiem, załóżmy 100 czy tam 1000 ludzi, i po prostu y, oni wszyscy dają nam swoją energię, oni wszyscy y, pokazują nam, że im się to podoba, czy nie podoba, czy coś tam i to wsz wszystko na nas działa. Także takie wersje live'owe mają w sobie coś zupełnie jeszcze innego i dodatkowego. Ale to musicie się wtedy trochę utrzymać w ryzach. No bo ja wiem, jak wyglądają koncerty jazzowe, nie? Mhm. że czasami impro to idzie uu, daleko, 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 nie. I dopiero po chwili się wraca w dłuższej chwili do tego głównego tematu, albo do tej struktury. Który, którą słuchacz zna, no to w tym momencie no, cały czas odbijam do tego, że jednak rozmawiamy o współpracy z ludźmi, którzy nie są w środowisku improwizatorów na co dzień. No tak, tak. Właśnie. że to Jak to wtedy wychodzi? Czy to, to, to czasami się dajecie jakoś trochę za bardzo ponieść, jak do tej pory się zdarzało, czy jednak wiesz, jesteśmy tight? No, totalnie jesteśmy tight. Ja bym nawet nie powiedział, nie nazwał nas w tamtym momencie zespołem, w tym, w tym momencie zespołem jazzowym. Tylko po prostu nie wiem, my bardziej grałem muzykę elektroniczną, tak naprawdę. Mm -hmm. Jakby, no tak. Tak jak na przykład pamiętam, e, jak, jak Bon Iver po, powstał w ogóle zespół, to tam też byli właśnie sami muzycy awangardowi, tacy właśnie typu. E, jak się nazywa ten saksofonista, nie pamiętam teraz, ale. E, e, to, to, to była jakaś koncepcja, która mega mi się podobała, że są ci po prostu ci wszyscy muzycy, którzy jakby potrafią bardzo dużo na swoich instrumentach, ale potem na scenie się ograniczają do bardzo jakichś konkretnych elementów, żeby ostatecznie po prostu służyć muzyce, a nie swojemu ego. Okej, okay, czyli w ten sposób. To jest ważne, żeby jednak umieć się utrzymać. Tak, tak. Dobrze. No myślę, że to jest mega potrzebne, bo z tego mógłby... Colin Stetson się nazywa z Boniwerka. No i proszę bardzo, już wiemy zatem. Inaugurujecie drugi sezon, to już wiemy w zasadzie, inaugurujesz, no bo jesteś tym przewodniczącym tego komitetu tutaj, tak. można powiedzieć. Kogo już mogliśmy usłyszeć? Mogliśmy usłyszeć Ofelię. Tak i, tak, i Mikołaja. Mamy przed sobą jeszcze, no przynajmniej, w sumie będzie... 10 odcinków, zobaczymy ile, bo w ogóle jesteśmy jeszcze w trakcie nagrań. Um, na pewno usłyszymy. No, w ogóle jest bardzo dużo ludzi z takiego pokolenia e, około 20 lat 30 to jest, wydaje mi się, w ogóle większość takiej naszej, na, naszych gości w tym sezonie. Um, jest na, na, między innymi wspaniała wokalistka e, Kiwi, ale jest też trochę e, ludzi z, ze sceny hip-hopowej. Nie wiem, kogo tutaj teraz tak mogę zdradzić. Może, może, może nie muszę zdradzić, nie ale, ale na pewno są to bardzo ekscytujące. Tak, na pewno są to bardzo ekscytujące nazwiska i po prostu śledźcie nasz, nasze social media i kanał na YouTube i to będziecie na bieżąco, bo są to super wykonania, które po prostu zaskakują nas wszystkich. Ten, Cykl jakby budzi bardzo dużo emocji wśród ludzi, też w ogóle wśród muzyków, mamy bardzo dużo feedbacków, też jest mega chętnie, kolejni artyści do nas piszą z tym, że chcieliby kiedyś te, też tego spróbować, więc jest to fajna jakaś taka inicjatywa. Pewnie. No to ja może się jeszcze odniosę do nagrania z Ofelią, bo mhm. po pierwsze, trafiliście idealnie w czas, alerterce by przychodzą codziennie. Tak. Tak, no to tak może Ofelia po prostu też trafiła już w czas, ale no tak to obecnie jest. Ale coś, co mi się mega podoba w tym nagraniu, to jest to, jak ona się pod koniec czuwa. W sensie ona od początku pięknie śpiewa tam, no oczywiście, ale pod koniec widać, że bardzo się, cieszy się ją to, jak to brzmi wszystko na żywo, nie? Więc to, to jest super. Dobrze się to ogląda. Tak, tak. Widać, że to nie jest efekt, wiesz, stu godzin sesji już już wszy wszyscy mają już dosyć. Dosyć, no tak, tylko tak. właśnie to się dzieje tu i teraz. Tak, no wtedy jak, jak nagrywaliśmy z Ofelią, to zrobiliśmy dwa takei, potem zrobiliśmy próbę 5 minut, i potem znowu dwa takei. I to był chyba ostatni z takeów. No w ogóle, jako, jako taką ciekawostkę, mogę powiedzieć, akurat Ofeli to nie dotyczy, ale bardzo wielu z muzyków, których zapraszamy, na przykład nigdy nie miało do czynienia z muzykami na żywo. Mm. Jednak jest, jest taka tendencja, że dzisiaj głównie artyści występują z samym DJ-em. Tak. Więc to jest też coś, co po prostu. Ludzie się orientują, kiedy z nami grają, że wow, ale to jest fajne. <grywa> że to jest jakby coś takiego, takie doświadczenie no, no naprawdę są, mieliśmy do czynienia z ludźmi, którzy nie wiem, są 20 lat na scenie i pierwszy raz w ogóle coś takiego robili, i to bardzo mocno wpływa na ich życia i jest to, super, wydaje mi się, bardzo takie doświadczenie odświeżające. No I dla nich, i dla was zresztą. No tak, prawda? tak, tak. tak no. A z kim do tej pory sesja była najbardziej wymagająca, że na przykład wiesz, trzeba było najwięcej tajków, albo najwięcej trzeba było przemyśleć. Ja bym tak zakładał pewnie, że tam, gdzie więcej osób się pojawia, to tam jest trudniej. Bo tam łatwiej o czyjąś wywrotkę. To, to, to w sumie mogę zdradzić sesję z tego sezonu, której nie powiedziałem. Jest pewien wokalista, który wydał z, swoją ostatnią twój ostatni al album w SBM wytwórni i e, właśnie robiliśmy wersję i, i, i rzeczywiście my wtedy się jakby trochę dzień wcześniej spotkaliśmy i wykminiliśmy taką bardzo jazzową harmonię, jakby taką ba bardzo trudną tak naprawdę. Mm -hmm. no i, A ten wokalista miał potem potem śpiewać. <laughs> I to rzeczywiście było mega y, wymagające i potrzebowaliśmy bardzo dużo y, prób do tego, żeby to się udało, bo no, czasami ta y, Czasami wokalista powinien w pewnym sensie nas nie słuchać. Są takie momenty, żeby po prostu odnieść sukces w tym wszystkim, a tutaj trochę robiliśmy pod górkę. Tak mi się wydaje. Okej, okay, no to jestem ciekaw, gdy się okaże, już kto to jest, bo to, to, to brzmi jak no, co, coś, czego efekt był na pewno ciekawy. Tak, nie? tak, zdecydowanie. Tak, No dobrze, dobrze, ale jeszcze właśnie, skoro mówimy o tym, że wokaliści się inaczej też zachowują, bo nagle czują trochę ten wiatr w skrzydłach, gdy, gdy słyszą zespół, nie? No to ja też mam wrażenie, że oni po prostu inaczej śpiewają, one mm -hmm. też inaczej śpiewają, że jest właśnie inna wczuta trochę w to, jak, jak się wykonuje w ten sposób muzykę. Tak, tak, no zdecydowanie. No. Tym bardziej, że yy, my mamy na, 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 na tych nagraniach, Taki jakby, takie warunki, jak, jakbyśmy byli jakby w salce prób. To nie są takie wa warunki koncertowe, że, że ktoś ma ucho i jakby siebie bardzo dobrze słyszy, tylko jednak y, my wszyscy jakby jesteśmy obok siebie bardzo blisko. Y, no jesteśmy taką po prostu jednością i, i to powoduje po prostu jakieś taką zupełnie inną synergię z tym zespołem. No bo jednak jest, jest coś takiego, że jak gramy, jest koncert i muzykę grają na uszach i wszystko wiadomo. jest takie selektywne, studyjne. To to nie, nie jest to. To nie daje takiej energii, jak właśnie bycie w takiej spontanicznej sytuacji, bycie po prostu w takim nie wiem, jakby to nazwać, w Jak, jakimś takim poligonie muzycznym, jakby to jest coś, coś, coś takiego, no. Okej, okay, ale to jest w sumie ciekawe, że gracie tam bez ucha, chociaż, o właśnie, może powinniśmy powiedzieć, gdzie te nagrywki się odbywają w ogóle, bo faktycznie to nie jest żadne um, super studio, jakieś takie wow miejsce, że nagrywacie nagle, nie wiem, w Studio osieckiej, w Lutosławskim, tak, tak, tak. Nie, w Jasmine. No, to nie tak, jest tak. To. słuchajcie, na, na, nagrania odbywają się w sklepie naszego wspaniałego przyjaciela Jarka Polita, w sklepie Plakaton, który mieści się obok dworca centralnego pod, pod rondem 40 w podziemiach. Jest to po prostu miejsce dla nas wszystkich muzyków ma mega ważne, bo Jarek po prostu tworzy tam wspaniałą atmosferę, ściąga tam po prostu wszystkich, tam jest bardzo dużo takich spontanicznych mm -hmm. akcji. Więc dla mnie to było mega oczywiste, że to się powinno tam właśnie odbywać. Jarek w ogóle jest mega ważną w ogóle postacią dla polskiego jazzu. Nie wiem, gdzie byłby polski jazz, gdyby nie Jarek. On ma na swoim koncie naprawdę jakby połączenie wiele wspaniałych osób i stworzenie różnych inicjatyw. Chciałem też przy okazji wspomnieć o człowieku, który no wydaje mi się jest w ogóle bez niego po prostu na pewno by to się nie udało. Jest to nasz operator, mój wspaniały przyjaciel Marcin Szołtysek, z którym chodziłem do liceum. On nas nagrywa i on jakby powoduje, że to wszystko wygląda tak, a nie inaczej. I jest to rewelacyjny efekt, bo wszyscy się tym totalnie e, jarają. Um, i, I Jeśli chodzi o dźwięk, to nagrywa na, nas, nas też mój przyjaciel Albert Karch, z którym studi studiowałem Razem w Kopenhadze, a poznaliśmy się na, jak mając 11 lat na obozie siatkarskim. Okay. <laughs> I Albert. E, nas droga, za tak, na, 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 <laughs> nagrywa, miksuje, masteruje. E, jest z nami też nasza wspaniała przyjaciółka Ola Mleczko, która nie dość, że stworzyła postać Hoshi, to też dokumentuje za pomocą zdjęć nasze sesje. No, i jakby, nie wiem, no jest to jakiś taki fa fajny w ogóle team ludzi, który po prostu powoduje, że te sesje są, pozwalają nam po prostu robić co tylko chcemy. Bo się przyjemy mhm. tam, jak w, jak w domu. Wszyscy się mega dobrze znamy, jest tam po prostu wspaniale. Tak, a z naszej perspektywy um, słuchaczy widzów, no to jest coś, co daje stały bardzo dobry efekt, nie? Tak, Bo to tak, faktycznie tak. trzeba przyznać, że i brzmi i wygląda pięknie. Mm. Więc y, fajne, charakterystyczne sesje, to prawda. No wiesz, oczywiście, że skojarzenie tiny desku to jest od razu, prawda? No, Pewnie, ale każda nie, mała nie ma sesja, ni sesja ma tym Złego. To, no nie, tak, każda mała sesja tego rodzaju się w tym momencie chyba kojarzy odruchowo tak, z tiny tak, deskiem. Tak, tak. No i jedyna różnica jest taka, że w tiny deski jest po prostu co zespół um, inny zespół. Tak. Co, co wy wykon inny tak. zespół, a, a tutaj się jednak wszystko opiera o Hoshi, to wydaje mi się, że czegoś takiego chy chyba nie ma. Jest coś takiego podobnego, ale to jest jednak się cały czas zmieniają muzycy w tym jakimś tam zespole, a my jesteśmy jakby stałem zespołem, który coś takiego robi, więc wydaje mi się, że jest to bardzo oryginalna rzecz. My jakby jako zespół mamy takie swoje bardzo konkretne brzmienie, które staramy mm -hmm. się przemytać w ogóle do, do tych wszystkich aranżacji i jakby, no nie wiem, ktoś nam je kiedyś proponował, no może w tym utworze zagrać jeszcze z nami ktoś na trąbce, ktoś jakby na skrzypcach, a ja hmm. mówię, że nie, no bo to jest po prostu nasze ograniczenie. My po prostu brzmi, brzmimy tak i po prostu to będzie, tak. to, to jest po prostu na nasz sound i jakby z tego jesteśmy dumni i to jest coś, co nas inspiruje i jakby my chcemy w tym zostać. Tak, a to też nie jest taki, wiesz, ultra prosty sound, to nie jest tak, że jest jednak tam klasyczny zestaw perka, gitara basowa i nie wiem, i jeden saksofon, bo mam na myśli to, że jednak gracie czy to na mógł, tak, tak, no jakby tak, o, o to chodzi, tak, no, no. to się dzieje, więc tak, tak. to jest Charakterystyczne brzmienie. A jak Hoshi Sessions mają się do fabuły zbudowanej wokół Hoshi? Bo no, to jednak chyba musimy powiedzieć na początku powiedziałem, że nie będziemy, ale może jednak tak, powiemy, tak. że Hoshi to jest postać, która przybyła do nas z, z kosmosu. Tak, tak, tak. No w ogóle dużo więcej o tej fabule będzie na kolejnym albumie, którego premiera będzie już na. No, do, już do, dopiero w sumie na wiosnę e, za rok. I wtedy będzie jakby w ogóle kontynuacja tej całej e, hmm. historii. No, ale na ten moment. Na ten moment nie, nie myślałem za bardzo, jak połączyć fabularnie to wszystko. Chciałem, żeby Hoshi był było z nami na każdej z tej sesji, ale ma inne plany. Nie zawsze może być tam z nami, więc, <ścoughs> więc no tak. No dobrze, dobrze. To poczekajmy zatem na drugą płytę, wtedy się dowiemy więcej. To może w sumie. Tak zastanawiam się, co jeszcze można do takiego projektu otwartego dodać, bo to, jeśli mamy, mamy płytę, mamy epkę, mamy yy, projekty tego rodzaju, to może. M wiesz, mogę, możemy... tak, mogę jeszcze powiedzieć proszę. trochę o tym, że właśnie jesteśmy teraz w naszej jakby trasie yy, letniej, gdzie gramy dużo właśnie na jakichś takich festiwalach, gramy cztery razy na Męskim Graniu, gramy tak. na Off Festiwalu, graliśmy na Polish Hip Hop Festiwal z Krzysztofem Skoniecznym, czyli z Tektoniką, yy, właśnie z Krzysztofem też będziemy grać na, yy, jeszcze dwa razy na Męskim Graniu, także jakby du dużo nam się udaje wychodzić poza jakieś takie jazzowe, typowo jazzowe miejsca, co mnie mega e, cieszy. No i jakby już teraz jest dużo jakichś różnych propozycji koncertowych na jesień, także po prostu śledźcie nas na Instagramie, Hoshi przez dwa i pisane i będzie wszystko dobrze. Dobrze, bo ja ci chciałem dopytać o, stref, o sferę wizualną, o to, że Hoshi właśnie jako postać jest tym konkretnym pomysłem, ma konkretny wizerunek i tak. że e, na przykład do można by tu dodać, nie wiem, kolejne klipy, kolejne wizualki, nie wiem, tak. formę, do formy na żywo można by dodać... Kojarzysz Hatsune Miku? Nie, nie, <laughs> nie. nie. Okej, okay, to jest taki projekt, chyba, nie jestem pewien, chyba jeszcze nie AI, bo to już parę lat ma, więc jeszcze tego nie było aż tak rozwiniętego. Natomiast to jest postać, która się wyświetla holograficznie mhm. na, na scenie. To jest postać, która jest puszczana, zdaje się, przez jakieś filtry, które generują wokal. Okay. Nie, to nie jest. Prawdziwa osoba, mm -hmm. tylko jakiś tam szereg speców, którzy tworzą coś takiego, mm -hmm. nie? I mm, to szkoda, że nie znam, bo byłoby nam łatwiej o tym po prostu porozmawiać. Ale to chyba sprawdzę, bardzo... bo szukam jakichś inspiracji. Znaczy, wiesz, to jest, nie pamiętam dokładnie w tym momencie z którego kraju, przepraszam, ale <gryny> grunże z Azji i mm -hmm. to raczej tej technologiczną, bardzo, bardzo rozwiniętej technologicznie mm -hmm. Azji, więc mamy motyw, właśnie artystki, która nie istnieje, ale ma bardzo konkretny wizerunek, istnieje na scenie, mm -hmm. widzi się ją mm -hmm. i. Hej, no istnieje wtedy nie? jednak chyba, nie? Okay, okay. No dobra, nieważne, to zostawmy to, wróćmy do koncertów, bo e, może przy okazji opowiemy o tym, że no ostatnio skończyło się Jazz Cuts, zdaje się, jeśli chodzi o przerwę sezonową też. Tak, tak. tak. No i jest to w ogóle super, że to już się chyba dzieje przynajmniej z dwa lata, jak nie trzy, sam nie wiem, a może nawet trzy. Um, I po prostu zagrało już tam setki muzyków. Na samej jakby takim, jakby, jakby, jakby to powiedzieć, na samym takim otwarciu tego dżemu, a potem na, w trakcie koncertów kolejne setki, jakby w ogóle dochodziły do nas. Także cieszę się, że udało się stworzyć taką platformę, która łączy tak bardzo ludzi, bo to, moim zdaniem trochę tego nasze środowisko jazzowe potrzebowało. To jest cykl koncertowy, tak powiedzmy. Tak, tak. cykl koncert, koncertowy, który odbywa się w każdy miesiąc w klubie Jasmine w Warszawie, gdzie co miesiąc zbieram po, po prostu... To była koncepcja na, na początku, która teraz już trochę się zmieniła, ale początkowe było tak, że mm, mus muszą grać ze sobą muzycy, którzy nigdy ze sobą nie grali. Mm -hmm. No chyba to się robi coraz trudniejsze, im dłużej się to się, się robi to coraz, coraz trudniejsze. Um, bo też yy, nawet nie ze względu na ilość muzyków, ale też tego, że, że dla mnie to po prostu było wymagające, żeby jednak cały czas yy, tak to psychicznie mm. <noise> ciągnąć. Yy, no bo jednak jak po prostu są zupełnie jakieś takie nowe yy, nowe osobowości, które różnie na siebie reagują, no to po, po prostu potrafi to być takie. No po prostu no, męczące, żeby to, tak? no, 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 no. I więc jakby w pewnym momencie jakby zrobiłem sobie taką koncepcję, że jednak tak trochę pół na pół, że połowę mam bardzo bliskich ludzi, a połowę jakby, jakby trochę jakby no, no, nowych, no, no, nowych twarzy. No ale jest to po prostu comiesięczny cykl, gdzie w ogóle gram jazz, taki jakby klasyczny, mainstreamowy, który kochałem grać, jak, jak mieszkałem w Kopenhadze, w Danii ale potem po, po przeprowadzce do Polski już trochę nie było za dużo okazji i po prostu nie chcę sobie tego odbierać, bo bardzo to lubię robić. Jest to jakaś taka um, po prostu forma ekspresji dla mnie, która jest po prostu częścią um, mnie i po prostu mam potrzebę raz w miesiącu to zrobić, tak samo jak na przykład pójść na... Pizzę z salami. Okej, okay. jest to potrzeba. Ale myślę, że możemy też powiedzieć o tym, co się stanie jesienią nagrać September, bo to jest ciekawe. To jest rzecz, której do tej pory nie było. Tak, tak. No, będzie. Um, nie, wiem jak to, nie, nie, nie wiem, jak to było nazwane. The Greatest Jeskets, czy coś takiego. Będzie. No, no przede wszystkim Jeskets jest taką formułą, która ma w sobie właśnie dużo spontaniczności. Okazuje się, że. Bo my tam gramy tylko standardy ryzowe. Tak. I okazuje się, że dosyć dużo ludzi je zna jakieś tam. I po prostu często w trakcie jazz kids, na przykład, nie wiem, przyjdzie załóżmy ktoś, no nie wiem, przy, przy, podam przykład. Przy, przy, przychodzi załóżmy Zalia, no i na przykład nikt, się nie, nikt na przykład nie wie, że ona ma coś wspólnego z jazzem. A to się okazuje, że ona przychodzi i, i śpiewa z nami standard, i po prostu jest bardzo dużo takich ludzi. No i na przykład na Great September będzie to super opcja, bo tam jest. Gigantyczna ilość muzyków. My też tworzymy taki bardzo duży band na początku, który będzie chyba nie wiem, z 8 albo 10 osób, który będzie jakby taki, taką podstawą tego dżemu. Tego no i potem po prostu zobaczymy, co się będzie działo, kto do nas przyjdzie, mm -hmm. kto do nas dołączy, ale na pewno będzie to super inicjatywa. To się wszystko będzie działo w Grand Hotelu w Łodzi. Um, no i, i co, zobaczymy. No, Gramy dobre 300 muzyki, więc będzie na pewno milutko. Okej, okay, to ja się nie mogę doczekać, bo spotkamy się tam już o, też to w tym momencie. Już Grey September tam popotwierdzał, więc tak, no spotkamy fajnie, się super. na miejscu. E, no dobrze, to ja czekam na następne odcinki Hoshi Sessions, bo no, pierwsze dwa super z nowego sezonu i, i co? I dziękuję ci bardzo, bardzo za dziękuję w Kuba dziękuję. Więcek, e, m, tak. Pozdrawiam to, wszystkich. Prowoder projektu Hoshi, dziękuję ci. <laughs> Dzięki.